Ja nie wiem, jak często, niektórzy z was myślę, że na pewno, bo jeśli ja to pamiętam, to wy też na pewno, nie wiem, jak wielu z was, jak często mogło przebywać w wielkim tłumie, ale przeważnie jest tak, że kiedy człowiek znajduje się w jakimś wielkim tłumie, to robi to wrażenie. Jak czasami oglądamy jakieś wydarzenia, wiadomości i patrzymy na ilość ludzi zgromadzonych w jednym miejscu, z różnych przyczyn i z różnych powodów, to robi to wrażenie. Jeśli to są dobre rzeczy, to fajnie. Jeśli one przeradzają się w jakieś niebezpieczne rzeczy, jakieś agresje, to też robi wrażenie, tylko jakby trochę w inną stronę, budzące mocny niepokój. Ja pamiętam i jeszcze należę do tego pokolenia, które pamięta wielkie pochody. Pamiętacie majowe dni, kiedy się zbliżały. Ja do dzisiaj pamiętam, jak się gołąbki białe wycinało, na patykach kleiło i wiele innych rzeczy. I niektórzy z was, znam wasze PESEL-e, wiem, że pamiętacie. Jeśli ja pamiętam, to wy również. Takie rzeczy się działy dosyć regularnie, szczególnie w czasach, które w historii określamy jako czasy komunizmu. I to było jakieś swego rodzaju przeżycie. Powiem wam, jako dziecko ja nie rozumiałem, czy tam komunizm jest dobry, czy zły. Po prostu byłem dzieckiem, a jako dziecku te wydarzenia, które miały miejsce z różnych tam przyczyn i obchodząc różnego rodzaju święta, mnie się podobały, bo to się zawsze wiązało z jakąś imprezą, z jakąś muzyką, z jakąś taką innością niż codzienność, niż szara rzeczywistość, więc pamiętam to. Wielkie tłumy maszerowały ulicami, całe rodziny, dzieci, ludzie śmiejący, przeżywający jakiś tam swój czas, bardziej lub mniej przekonany, ale dla nas, dla mnie w tamtym czasie to wyglądało jak takie normalne życie, nie umiałbym tego, nie widziałem w tym nic złego. Nie wiedzieliśmy, co to komunizm i obawiam się, że wielu ludzi tak naprawdę nawet w tym tłumie nie do końca, dla wielu z tych ludzi nie do końca nawet to miało znaczenie, ale była to pewna siła propagandy i tamtych czasów, więc ludzie w tym tłumie podążali tam, gdzie chciano, aby podążali. Władze robiły, co trzeba, by zyskać przychylność tłumów. I oczywiście my dzisiaj wiemy i wielu ludzi w tamtym czasie pewnie jako dorosłych też wiedziało to, że to była swego rodzaju utopia, ale jedno wiem, że siła tłumu już wtedy robiła ogromne wrażenie. Jak patrzę na historię i patrzę również na współczesne czasy, to pomimo dwóch dekad rzeczywistość wokół nas też się w tym względzie nie zmieniła. Dalej liczy się siła tłumu. Dalej liczy się, jak wielu ludzi za czymś się opowiada, w czymś uczestniczy i za coś popiera lub tego nie popiera. Politycy robią wszystko, aby przekonywać swoimi programami ludzi do siebie samych, do swoich partii. Ludzie wtedy idą, głosują nogami, tak lub nie, zgadzamy się, lub się nie zgadzamy, przyjmujemy albo odrzucamy. I rolą polityków jest sprzedawanie swoich idei jak najbardziej. I w ostatnim czasie zasypywani też zostaliśmy mniej lub bardziej realnymi obietnicami, dobrymi lub złymi, różnie możemy na to patrzeć, ale jedno wiem, kiedy chodzi o tłum, to trzeba unikać rzeczy, które ludzie nie chcą słyszeć. Więc zawsze mówimy to, co ludzie chcą słyszeć. Niekoniecznie to, czego nie chcą słyszeć, albo wręcz unikamy rzeczy, których ludzie nie chcą słyszeć. Mówimy o tym, co gdzieś zaspokaja ich potrzeby, ich pragnienia, daje jakąś nadzieję na ich rozumienie przyszłości, czy ich rozumienie spełnienia marzeń. W czasie wyborów unika się takich dyskusji, które sprawiają, że ludzie tracą poczucie bezpieczeństwa. Raczej mówi im się, że wszystko skończy się dobrze. Nie martwcie się, dzisiaj nie będę mówił o polityce, bo na pewno nie, to możecie być o to spokojni. Ale to jest pewien fenomen. Fenomen związany z tym, że 2000 lat temu za Jezusem również podążały tłumy. I gdyby Pan Jezus dzisiaj miał uczestniczyć w zebraniu tłumów, to nie bardzo mógłby się wpasować, dlatego że On robił rzecz odwrotną. On nie mówił to, co ludzie chcą słyszeć, ale mówił to, co było prawdą. On nie szukał tłumów, które by za Nim tylko szły i po prostu patrzyły na Niego jak na kogoś, kto zaspokaja ich wszelkie potrzeby i nic nie powie im z prawdy o nich samych. Ale Jezus patrzył na te tłumy i wiedział, że tak naprawdę niewielu jest tam uczniów. Niewielu jest tam ludzi gotowych na wszelkie poświęcenie. Więc Jezus w tym rankingu popularności, jeśli chodzi o przywództwo i pociąganie za sobą tłumów,
Tak naprawdę dzisiaj nie byłby najlepszym przykładem, bo Jezus mówił ludziom te rzeczy, których oni niekoniecznie chcieli słuchać. Mówił o rzeczach trudnych, mówił o rzeczach, które wiązały się z ich wiecznością, o rzeczach, które wiązały się z ich wyborami. Dbano, do dzisiaj się dba o to, żeby zyskać poparcie ludzi, ale któregoś dnia, kiedy Pan Jezus szedł ulicami miast i kiedy podążały za Nim, jak Biblia mówi, tłumy, On zrobił coś, co wydaje się, jakby było w ogóle niedbaniem o tłumy. Ale czy to jest prawdą? Czy Boże Słowo mówi, że to była niedbałość? Jezus z Nazaretu był dość znaną postacią, co skutkowało, co rusz. Jak otworzycie Ewangelię, teraz czytam Ewangelię Marka, to ciągle czytam o ludziach, którzy podążają za Jezusem, o ludziach, którzy podążają za uczniami. Nawet kiedy przychodzą po rozesłaniu do różnych miast i wsi, żeby głosić, oni wracają, Jezus mówi, idźcie, odpocznijcie, ale ludzie widzą, gdzie oni się udają i już udają się na to miejsce, bo są spragnieni, bo mają swoje potrzeby różne, są spragnieni tego, czego Jezus naucza. Oczywiście nie wszyscy. Niektórzy byli spragnieni tylko tyle, żeby być uzdrowionym, albo być uwolnionym, albo po prostu najeść się dosyta. Niektórzy byli zaciekawieni bardziej może filozofią i sposobem myślenia i mówienia Pana Jezusa niż czymkolwiek więcej. Ale tak czy inaczej, za Jezusem takie tłumy podążały. Kiedy czytacie Ewangelię, bardzo często napotkacie taki zwrot, a tłumy szły za Nim. Pan Jezus nie miał problemu z zebraniem tłumów. To, co robił, to, co mówił, sprawiało, że wielu ludzi o różnych motywacjach za Nim podążali. To byli bardzo, bardzo różni ludzie, mniej lub bardziej wykształceni. Jedni motywowani ciekawością, nie wnikającą w sprawy ideologiczne. Byli też tacy może bardziej świadomi, ale jeszcze niezdecydowani. Widzieli, że coś jest w tym Jezusie, że On ma to coś, ale nie wiemy do końca, co to jest. Nie wiemy, czy naprawdę warto się temu poświęcić. W tłumie zawsze znajdziesz różnych ludzi i takich też, którzy wiedzieli i widzieli, kim On jest. Kiedy Jezus zadaje pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? I tam uczniowie mówią, za proroka Eliasza, za jednego z proroków, za Jana Chrzciciela i tam wymieniają różne postacie, a Pan Jezus zadaje pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Byli i tacy, którzy wiedzieli, kim jest Jezus i za Nim po prostu podążali. Gdyby Jezus chciał założyć kolejną religię, to powiem tak, powinien być pierwszym, który dba o to, co ma. Dba o te tłumy, które za Nim idą. Pewnie dzisiaj bym musiał cały marketing uruchomić i listę różnych potrzeb, które są do zaspokojenia, mieć taką i dowiadywać się, co jest potrzebą tych ludzi, żeby je zaspokajać. Ale On nic z tych rzeczy nie robi. On zaspokaja oczywiście te podstawowe potrzeby ludzi, jak przyniesienie im uwolnienia, uzdrowienia, jak głoszenie im słowa, upamiętania. On to wszystko robi, ale też i karmienia, bo czytamy o tym w Bożym Słowie. W 14 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy taki oto tekst. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, swego, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów? Czy ma na wykończenie? A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęliby naśmiewać się z niego? Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć? Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy, niechaj słucha. Ja lubię te szczególne słowa Chrystusa, który mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Ja wierzę, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, żeby słuchać. Wierzę, że jesteśmy na tym miejscu, żeby zrozumieć, co to znaczy być uczniem Jezusa. Co to znaczy nieść swój krzyż.
Co to znaczy naśladować Go, ten krzyż dźwigać każdego dnia? Co to znaczy wyrzec się wszystkiego? Co to dzisiaj dla nas w XXI wieku znaczy? To były szokujące słowa Jezusa. Można powiedzieć, bardzo radykalne, bardzo stanowcze jest. Jesteś uczniem wtedy, gdy lub nie jesteś uczniem. Wielu ludzi w tym tłumie może nawet utożsamiało się. Wiecie, to czasami jak w kościele jest. To w bardzo podobny sposób działa. Niektórzy ludzie przychodzą latami do takiego zboru jak ten, czy jakiegoś innego ewangelicznego kościoła i w pewien sposób nawet czują się jego częścią. Może zgadzają się z nauczaniem, z teologią danego zboru, z formą pobożności, z muzyką i formą tej muzyki, z tymi wszystkimi rzeczami. Chodzą i czują się częścią takiego kościoła, ale tak naprawdę pytanie brzmi, czy są ludźmi, którzy są uczniami? Czy każdego dnia niosą swój krzyż? Pan Jezus, kiedy się odwracał, to tak naprawdę powinien powiedzieć słowa mega zachęty, powiedzieć, o jak fajnie, że jesteście ze mną, jestem tak bardzo wdzięczny, że idziecie za mną. A on się odwraca i mówi tak radykalne słowa do tych uczniów, do tych tłumów, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, żony i tak dalej, nawet swojego życia nie może być uczniem moim. Myślę sobie, że to nie było coś, co ten tłum chciał usłyszeć, ale były to słowa, które miały nimi potrząsnąć i dać im do myślenia. Tak naprawdę, gdzie jesteście? Czy jesteście ludźmi w tłumie, którzy idą, w czymś się utożsamiają mniej lub bardziej? Czy jesteście ludźmi, którzy idą, bo naprawdę chcą naśladować mnie? Czyli Pan Jezus mówi tutaj o sobie jako o Zbawcy. Będąc w tłumie, ludzie mieli różne motywacje. Zgadzali się mniej lub bardziej z tym, czego nauczał Jezus. Może ich doświadczenie życiowe, przeżycia, które mieli, rodzinne i wszelkie inne, tragedie lub sukcesy, były takimi momentami, w których widzieli, że no to, co mówi Jezus, tak naprawdę jest w tym wiele prawdy. On musi mieć rację. Być może niektórzy patrzyli na Jezusa w kategoriach wielkiego myśliciela, filozofa, który ma bardzo ciekawe idee i można by ich posłuchać, a nawet zastosować w jakiś praktyczny sposób w swoim życiu. Wiecie, wielu ludzi nawet w świecie dzisiaj żyje, mając pewien moralny kręgosłup, wcale nie zły. Moralny kręgosłup, pewne zasady, których się trzymają, ale nie są naśladowcami Chrystusa. Nie są Jego uczniami. Nie noszą krzyża każdego dnia. Nie są gotowi zaprzeć się swojego życia. Nie są gotowi z niego zrezygnować. Mają inne wartości nadrzędne, które sprawiają, że inne rzeczy, czy inni ludzie, a może nawet rodzina i najbliżsi są dla nich najważniejsi. Ale mają! Gdybyśmy mieli po ludzku ocenić pewien moralny kręgosłup całkiem zdrowy, może nawet nieraz zdrowszy od nas wierzących ludzi. Być może w tłumie byli starzy bywalcy, podróżujący od długiego czasu za Jezusem jako za kimś, kto jest na topie. Wiecie, to było widowiskowe, kiedy Pan Jezus przechodził, ci ludzie byli uzdrawiani, uwalniani, ci ludzie mogli się z tym utożsamiać, mogli być zaciekawieni, co wydarzy się jeszcze, jakiego jeszcze cudu dokona, jakie słowa jeszcze padną, jak sprowokuje może tych wszystkich świętych faryzeuszy i sadyceuszy, jakie jeszcze będą dyskusje, w czym będziemy mogli w pewnym podekscytowaniu uczestniczyć. Nagle tłum słyszy jednoznaczne słowa, które myślę, że wywołały w sercach wielu tych ludzi szok. Powiem tak, nawet dzisiaj powinny wywoływać szok w sercach nas ludzi. Kto z nas nie byłby zszokowany? Jezus mówi, że nie można do Niego przyjść na Jego własnych warunkach. Jeśli człowiek chce iść za Jezusem na swoich własnych warunkach, to powiem Ci, nie możesz być uczniem Jezusa. Jezus określił swoje warunki naśladowania Go. Ja mówię, to jest niesienie krzyża, to jest rezygnacja, to sprawienie, że to On jest najważniejszy ponad wszystko, ponad wszystkim w naszym życiu. Ponad nasze domy, nasze małżeństwa, nasze żony, naszych mężów, ponad nasze dzieci, ponad to, co dla nas ludzi jest po prostu najcenniejsze, bo przynajmniej powinno być. Czy rodzina jest ważna? Każdy z Was, jeśli jesteście zdrowi i macie Ducha Bożego, powiecie jasne, że tak. Czy dzieci są ważne? Oczywiście, że tak. Jezus nie mówi o takiej nienawiści jakiejś chorej, którą powinniśmy mieć do innych, o nienawiści, która wypływa z tego, że ja teraz jestem tym jaśnie oświeconym, tym super i wiem więcej, bo ja mam Boga, a reszta się nie liczy i liczy się tylko Bóg, a reszta dla mnie nie ma znaczenia. Nie o tej nienawiści, nie o tym w ogóle mówi Jezus.
On mówi o tym, co w naszym życiu ma być najważniejsze. Ja mówię, najważniejsze w Twoim życiu, najważniejszy w Twoim życiu ma być Jezus. Od Niego wszystko inne poukładane to jest to właściwe uczniostwo. Od Niego się to wszystko zaczyna. Jeśli On nie jest na pierwszym miejscu, to jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Jezus otwarcie mówi ludziom, że bycie Jego uczniem to coś więcej niż być w tłumie. To coś więcej niż tylko akceptacja pewnych poglądów. To coś więcej niż tylko prawidłowa teologia. To coś więcej niż bycie i śpiewanie w kościele. To coś więcej niż tylko zgadzanie się z tym, że chrześcijaństwo jest warte, żeby w nim uczestniczyć. To coś więcej. To coś więcej niż tylko wiara na zasadzie intelektu. No wierzę w to, że istniał ktoś taki jak Jezus. Wiecie, taką wiarę mają też demony. Jakub mówi, że one też wierzą i drżą. A to nie jest wiara zbawcza. Ta wiara zbawcza, o której mówi Jezus, to jest właśnie to coś więcej. To jest świadomość, że moje życie już nigdy nie będzie takie same. To jest świadomość, że moje życie musi być przemienione, że ono nie może się upodabniać już do tego starego człowieka, którym żyłem, zanim przyszedłem, zanim poznałem, zanim znalazłem się przed obliczem Chrystusa, zanim znalazłem się przed krzyżem. Powiedziałbym, że współcześnie to coś więcej niż przychodzenie do kościoła każdej niedzieli. Choć fajnie, bo jest do kogo mówić, więc dobrze, że przychodzicie, ale to coś więcej. To jest coś więcej niż wyuczona religijność. Gdzie myślę sobie, wiele z tej kazalnicy mówione jest przez różnych mówców na temat uczniostwa. Są książki, które są poważnymi, dobrymi pozycjami, kładące nacisk na jeden lub inny, na taki lub inny aspekt uczniostwa i to jest wszystko bardzo ważne. Ale powiem wam, kiedy obserwuję życie Kościoła, nas ludzi wierzących, to wciąż brakuje mi prawdziwego naśladowania Jezusa. Moglibyśmy przeczytać te wszystkie książki, ja wiele z nich przeczytałem, ale powiem wam, samo przeczytanie tych książek niewiele zmieniło w moim życiu. Bo tak naprawdę to Słowo Boże powinno zmieniać nasze życie, a Jezus tu powiedział jasno, chcesz być moim uczniem? Naprawdę? To będzie się wiązało z ogromnym wyrzeczeniem. Chcesz być moim uczniem, to coś będzie więcej niż niedziela w kościele. Chcesz być moim uczniem, to coś będzie więcej niż akceptacja poglądów chrześcijańskich. To będzie coś więcej, znacznie więcej. To będzie wymagało innego życia. To będzie wymagało innej postawy. To będzie wymagało naprawdę radykalnych kroków w Twoim życiu. To jest coś więcej. To coś więcej niż zgadzanie się z tym, co ja mówię. Tym, co mówi pastor taki czy inny. To coś więcej niż fakt, że nam się podoba bycie w takiej grupie ludzi wierzących, nazwijmy to grupą religijną, która jest inna niż kościół tradycyjny. Wielu ludziom podoba się w kościele ewangelicznym, bo nie jest taki jak kościół katolicki. To, że to ci się podoba, okej. Ale jeśli nie jesteś uczniem, jeśli nie niesiesz krzyża, jeśli nie naśladujesz go, to i tak nie będziesz zbawiony. Nie możesz być jego uczniem. Nie możesz powiedzieć, jestem zbawiony, nie muszę być uczniem. Niektórzy ludzie mają jakby, nie mówią tego, ale jakby w ten sposób myślą, w ten sposób żyją. Jestem zbawiony, bo kiedyś wypowiedziałem, że Jezus jest Panem, ale nie muszę być Jego uczniem. Przepraszam Cię bardzo, ale to nie jest zgodne z tym, czego nauczał Pan Jezus. Zbawiony człowiek to jest naśladowca Jezusa Chrystusa. Więc jeśli jesteś zbawiony, to jesteś Jego naśladowcą. Te dwie rzeczy muszą iść z sobą w parze. Bo jeśli nie, to znaczy, że nie będziesz wydawał owocu. A Słowo Boże mówi, że jeśli owoc nie jest wydawany, to taki człowiek jest zbawiony? No nie. Więc zobaczcie, to nie możemy powiedzieć, jestem chrześcijaninem, ale nie jestem uczniem. Nie ma takiej możliwości. Jezus mówi, że przychodząc do Niego, być może ceną będzie niezrozumienie ze strony najbliższych. I wiele historii słyszałem, jak rodziny zaczynały robić problemy i to niekoniecznie rodziny, które gdzieś tam z Panem Bogiem coś mają wspólnego, czy miały wspólnego, ale bardzo często słyszałem takie historie, jak ktoś się nowonaradzał i rodziny, które ani do kościoła jakiegokolwiek nie chodziły, nagle budziło się w nich święte poczucie tradycji rodzinnej i wiary,
bardzo często rzymskokatolickiej, i tutaj robili różnego rodzaju przeszkody, problemy, wyklinali takich ludzi, straszono i różnego rodzaju słowa padały w kierunku tych ludzi, którzy się nowo naradzali. To może być niezrozumienie ze strony najbliższych, twoich rodziców. To może być niezrozumienie ze strony twoich dzieci. Kiedy przyjmujesz Chrystusa, chcesz Go naśladować i nagle zmienia się twój sposób bycia, twój styl życia, twoje nastawienie, zmieniają się twoje wartości i siłą rzeczy to zaczyna wpływać też na innych. Albo zaczyna pokazywać innym ich brak wartości. To też się dzieje. I wtedy ci ludzie mówią, ale hej, daj spokój, przecież zawsze żyliśmy w ten sposób. Po co to zmieniać? Po co to cokolwiek ruszać? Kiedy przychodzisz i szukasz przebaczenia z twoimi najbliższymi, bo Duch Święty cię przekonuje, że nie możesz już więcej żyć w nienawiści. Że nie możesz już żyć w nieprzebaczeniu, a najbliżsi ci mówią, coś ty nie ruszaj tego, bo to będzie smród na całą rodzinę. Jak to? Lepiej to taka, wiecie, tajemnica rodzinna, zakopmy ją głęboko. Kiedy człowiek przychodzi do Boga, jego życie się zmienia, wszystko się zmienia, a to też oznacza, że naturalne będzie to, że będą pewne problemy w związku z tym miały miejsce. Ja pamiętam takie historie swojego życia, kiedy Duch Święty, kiedy się nowo narodziłem i Duch Święty zaczynał mnie przekonywać o moim grzechu jeszcze bardziej pokazywać mi go, i kiedy musiałem iść wyjaśniać różne rzeczy różnym ludziom, to oczywiście, że nie było łatwe, mogło się wiązać z różnymi konsekwencjami. Moja rodzina była przerażona. Ja do dzisiaj jestem osobą najbardziej alienowaną w swojej rodzinie. Do dzisiaj wielu rzeczy nie wiem, dlatego że oni wiedzą, że gdyby ktoś mnie zapytał, to ja powiem prawdę. To jest pewna cena, kiedy odwracają się od ciebie najbliżsi. Dlatego nie, że jesteś nagle świętoszkowaty. Nie dlatego, że masz poczucie wyższości nad innymi, ale dlatego, że jesteś uczniem Jezusa. Bo tamte rzeczy trzeba oddzielić od prawdziwego naśladowania Pana Jezusa. Jezus nie namawia do tego, byśmy nienawidzili ludzi. To musimy jasno sobie tutaj to powiedzieć. Przecież On sam uczył, że mamy kochać nawet swoich wrogów. Więc nie chodziło Mu nigdy o jakąś nienawiść w stosunku do innych. Jezus nie mówi, że Jego uczeń to taki arogancki typ, który teraz nie ma się liczyć z najbliższymi, z ich uczuciami, z ich poglądami, ich sposobem myślenia. Wiecie, to jest pewne takie zagrożenie w nas, kiedy człowiek te pierwsze chwile tak się zachłyśnie tym wszystkim, wiarą, Biblią, i nagle w pewnym momencie zaczyna brakować mu pokory. Zaczyna z taką wyższością patrzeć na innych. Ja też miałem takie swoje momenty patrzenia w ten sposób na ludzi. Ja tak, będąc wcześniej ministrantem w kościele rzymskokatolickim, byłem takim na początku mocno zaciekłym, tak, wiecie, taki walczący tutaj o prawdę, nie licząc się z tym, że ci inni ludzie, którzy mnie słuchają, oni nie mają tego przeżycia. Oni nie mają tego doświadczenia. Nie liczyłem się z tym. Była ważna moja prawda. I oczywiście tą prawdę było, można powiedzieć, w sposób, który to robiłem, był bardzo głupi. Nie liczący się z uczuciami innych ludzi. Wiecie, kiedy inni ludzie mówili mi pewne rzeczy, nawet będąc niewierzącymi, które dotyczyły dobra lub zła, to ja ich nie rozumiałem. Kiedy nagle Duch Święty oświeca twoje serce, możesz widzieć o wiele więcej. I ty to chcesz przekazać ludziom, którzy dalej są duchowo martwi, to po prostu, wiecie, to siłą rzeczy to jest starcie światów. Ludzie tego nie rozumieją. Dlatego Słowo Boże mówi, w mądry sposób postępujcie z tymi, którzy do was nie należą. Mówcie im prawdę, ale w sposób, który jest pełen miłości. Ja widziałem wiele razy sposób mówienia ludzi wierzących o prawdzie, pod którym w życiu bym się nie podpisał. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że to nie chodzi, że nagle stajemy się aroganckimi ludźmi, którzy nie szanują swoich rodziców. Możemy szanować innych ludzi, a dalej mieć swoje poglądy. Możemy szanować swoich rodziców i dalej mówić im prawdę. I to jest coś, co wierzę, jest jedną z cech też uczniów Pana Jezusa. Że nie głoszą prawdy. Pan Jezus głosił prawdę wszystkim ludziom, ale robił to w bardzo mądry sposób. Wiedział, co z kim może. Z faryzeuszami czasami postępował bardzo konkretnie. Ale to był jedyny sposób, który do nich by mógł dotrzeć. I też wiecie, że różny sposób docierał. Jezus usiłuje wyjaśnić słuchaczom, że idąc za Nim, nikt i nic nie może być ważniejsze od samego Jezusa.
Jezus nie uczy, że wyobcowanie z rodziny to punkt honoru każdego człowieka, każdego ucznia. Że to chodzi o to, żeby być jak najbardziej wyalienowanym i wtedy jesteś prawdziwym uczniem Pana Jezusa. On uczy po prostu, jakie są realne koszty uczniostwa, że z tym się spotkacie. I uczniowie, apostołowie i kolejni naśladowcy z tym się spotykali. Wielu z nich ginęło w różny sposób, w prześladowaniach. Z tym się spotkali. To było niesienie krzyża. Byli gotowi umierać za Jezusa Chrystusa. Byli gotowi umierać za wiarę w Jezusa Chrystusa. Za wyznanie wiary w Niego. Byli gotowi umierać za to, że są Jego uczniami i chcą Go naśladować i wierzą w to, czego On nauczał. Byli gotowi być wyłączani z synagog, byli gotowi być wyłączani z rodzin po to, aby iść za Jezusem i być Jemu posłusznym. Myślę, że Jezus niesamowicie wysoko, przynajmniej czytając Ewangelię, takie odnoszę wrażenie, bardzo wysoko cenił sobie relacje rodzinne, ale sam bywał w sytuacjach, kiedy jego bracia i jego rodzice nie rozumieli jego misji, którą miał do spełnienia, i sobie myślę, gdyby przez jedną chwilę to Bóg Ojciec zszedł na drugie miejsce, jak ta historia by się skończyła? Gdyby choć przez jedną chwilę, kiedy jego rodzina, kiedy jego bracia, kiedy jego siostry, kiedy jego najbliżsi pomyśleli, że on postradał zmysły, Jezus chciałby ich udobruchać i powiedzieć: Ojcze, to na chwilę oni będą ważniejsi. Myślę, że nie byłoby krzyża. Myślę, że nie byłoby Twojego i mojego zbawienia. Nie wydarzyłaby się ta historia, o której czytamy, o krzyżu i o zmartwychwstaniu. Wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Ale Jezus wiedział, że najważniejsza w jego życiu jest wola Ojca. W Ewangelii Marka czytamy choćby przykład, mamy tego w 3 rozdziale od 20 wiersza. I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. Jezus nie miał lekko. Tu rodzina myśli sobie, że on oszalał, że coś zrobiło mu się z głową. Pewnie dzisiaj szukaliby psychiatrów, którzy by mieli go leczyć. Ale popatrzcie, to jest jego rodzina. I w ten sposób patrzyli na Jezusa. Po drugiej stronie widzimy uczonych w piśmie, którym wszystko się nie zgadzało. Więc najprostszy wniosek, jaki mieli, to muszą być demony, to musi być Belzebub, to muszą być jakieś siły nieczyste i dlatego on ma... Czy Jezus miał łatwo? Nie wiem, jak jest w Twoim życiu, nie wiem, co przechodzisz, ale może to jest podobna sytuacja. Może ludzie patrzą na Ciebie jak na szaleńca, bo ufasz Bogu. Wszystko się wali. Wydaje się, że łódź tonie, a Ty mówisz, ale ja będę ufał Bogu. Dla ludzi przeciętnych to jest myślenie kategorii jesteś szalony. Po ludzku wydaje się, że nic nie będzie z tego wszystkiego, ale Ty mówisz, że ja będę ufał Bogu, ja kocham Boga pomimo wszystko. Dla ludzi wydajesz się szalony. A może trafiasz do takich religijnych uczonych, którzy mają odpowiedzi na wszystko. Wiecie, to jest tak samo jak ci przyjaciele Joba. 22 rozdziale Joba, nie będziemy tego czytać, ale też tam właśnie jeden, bodajże Elifas, jak tutaj nie mieszam, zaczyna opowiadać, że musiałeś nie dać kubka wody komuś w potrzebie, musiałeś nie zadbać o sierotę, i tam wmawia temu Jobowi, ile on złych rzeczy musiał zrobić, że go to wszystko spotkało. Zawsze spotkamy takich ludzi, czasami nawet w kościele, którzy są tak duchowi, że oni zawsze wiedzą, jaki grzech zrobiłeś, mimo że go nie zrobiłeś. Że są tak duchowi, że nie potrafią odróżnić próby od konsekwencji grzechu. Którzy są tak duchowi, że nie potrafią rozróżnić karcenia Pana od konsekwencji grzechu. Ale mają teologię mocno dobrze poukładaną i oni wszystko wiedzą, co, gdzie i dlaczego. I kiedy Ty przychodzisz czasami jak taki zbity pies, nie wiesz, co się dzieje w Twoim życiu, nie bardzo rozumiesz to, co się dzieje, po prostu zostaje Ci ufanie Bogu, to najgorzej trafić na takich duchowych. Że tak mają duchowo wszystko poukładane, że jeśli byłeś przy ziemi, to już leżysz. Bo myślisz sobie, że jest po tobie. Hiob miał to nieszczęście mieć takich przyjaciół. Jezus musiał się z tym samym zmierzyć w swoim życiu. W Jana czytamy: rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany.
Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Jezus nawet w swoim rodzinnym domu nie miał lekko. Jego bracia nie wierzyli w niego, to znaczy nie wierzyli w to, że on jest Mesjaszem. Nie wierzyli w to, że on jest wyjątkowy. Obserwowali całe jego życie. Teraz widzą go jako tego, który chodzi po ulicach. Cuda się dzieją. To są jego bracia. To jest jego rodzina. Wyrastali w jednym domu, pod jednym dachem. Mieli tą samą matkę. Ojca Józefa. Ale zobaczcie, to nie skutkuje tym, że oni byli pierwszymi chwalcami Jezusa. Nie byli. Możemy się domyślać, że Jezusowi i w tym względzie nie było łatwo. Ale gdyby uległ w tym momencie tym namowom, tym prośbom, tym oczekiwaniom społecznym swoich bliskich, jak skończyłaby się ta historia? To jest ważna lekcja, kiedy rodzice Maria i Józef martwią się o Jezusa, kiedy on znika w wieku 12 lat, przez 3 dni go szukają i znajdują go w świątyni. Pan Jezus mówi, czego się martwicie? Czy nie rozumiecie tego, że ja muszę być w tym, co jest Ojca mojego? Jezus całym swoim życiem pokazywał, czym jest bycie posłusznym Bogu. Dzisiaj bym powiedział, czym jest bycie uczniem. Całym swoim życiem to pokazywał od samego początku. Pokazywał, jak bardzo ważne jest, żeby Bóg był najważniejszy. Jak bardzo ważne jest, żeby Ojciec był najważniejszy we wszystkim, co Jezus czynił. On ciągle mówił, wola Ojca, nie mówię nic, czego bym nie usłyszał, wola Ojca i wola Ojca. Dla nas, uczniów Jezusa, nie może być nic ważniejszego niż wola Ojca. Nic ważniejszego niż wola naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa. Nic ważniejszego niż chodzenie i bycie w pełni Ducha Świętego. Nic ważniejszego, bo wszystkie inne wtedy rzeczy w naszym życiu będą właściwie poukładane. Kiedy Duch Święty nas prowadzi, wszystkie inne rzeczy naturalnie się układają. Rodziny mają na nas ogromny wpływ. Dobry lub zły, ale zawsze jakiś wpływ mają. Nie wiem, czy kiedyś to słyszeliście, ja dosyć często, kiedy ludzie opowiadają mi, jak rodzina mówi im, wiesz, w co chcesz, ale nie traktuj tego tak serio, swoją wiarę zachowaj dla siebie, zostaw tam wujka Józka, już mu nic nie mów o tym Bogu, a tej ciotce też nie mów, bo oni też sobie już myślą, że żeśmy powariowali. Kim jesteś, żeby mówić nam, co mówi Biblia? Przecież to ksiądz jest od tego, to duchowni są od tego, żeby tę Biblię czytać, żeby nam mówić, jaka jest prawda. Ty jesteś mądrzejszy od tej całej historii, tych wszystkich ludzi, takich mądrych i światłych. Nie wiem, czy się z tym spotkałeś. Ja się często spotykam. Jak ty, prosty człowiek, możesz tą Biblię czytać i mówić, jak Bóg chce, żeby inni żyli? Albo co Bóg mówi o życiu wiecznym i o wiecznym potępieniu? Jest pokusa dać sobie spokój. Może Panie Jezu rzeczywiście to tak bardziej osobistym uczynić. Ale Jezus mówi, jeśli nie jesteś gotowy nieść tego krzyża. Niektórzy mówią, krzyż to, bo mnie w plecach boli, bo mam chorobę. To jest krzyż. Nie, to nie. To może być starość. To może być po prostu choroba, która przychodzi do naszego życia. To mogą być konsekwencje naszych zaniedbań. Wiele rzeczy. To nie są żadne krzyże. Jak Cię coś boli, to nie chodzi o to, że to Bóg Ci dał krzyż. Twoim krzyżem jest codzienne życie według wzoru Jezusa Chrystusa. To są wybory, które są wyborami Jezusa, których On by dokonał. To jest gotowość na to, że poświęcę swoje życie, jeśli trzeba, aby być Mu wiernym. To jest gotowość na to, że ktoś będzie się ze mnie śmiał, albo ktoś będzie podrzucał mi kłody tylko dlatego, że chcę być uczciwy, przejrzysty, tak jak oczekuje od tego ode mnie Jezus Chrystus. To jest krzyż, który nazwijmy bardzo często jest krzyżem niezrozumienia przez innych, krzyżem odrzucenia przez innych, krzyżem nietolerancji wobec Ciebie i wobec tego, w jaki sposób kochasz Boga i chcesz Go naśladować. Jezus mówi, że cena, którą trzeba zapłacić, jest wysoka i On mówi, do tego stopnia wysoka, że musisz zadać sobie pytanie, czy masz swoje życie w nienawiści. Czy nie chodzi o jakieś chore patrzenie na siebie, jakieś samoumartwianie się w dziwny sposób, nie o tym mówimy, ale czy jesteś gotowy zrezygnować z swojego życia? I nie chodzi tylko o to, czy jesteś gotowy dzisiaj, gdyby, nie wiem, ktoś tu wpadł, przyłożył ci broń do skroni, powiedział, wyrzeknij się Jezus. Wiecie,
w Europie, albo przynajmniej na razie w naszym kraju, to nam nie grozi. Tak? Zgadzacie się z tym. Ale czy jesteś gotowy wyrzec się swojego życia w kategoriach kariery? Czy jesteś gotowy wyrzec się swojego życia w kategoriach swoich marzeń, które zawsze ci towarzyszyły, które miałeś i wydawało ci się, że to jest najpiękniejszy cel twojego życia, a Bóg chce, żebyś robił coś innego. A Bóg powołuje cię do czegoś innego. Czy jesteś gotowy wyrzec się swojego życia, gdzie ludzie cię podziwiają, na życie, w którym może nie będziesz przez wielu podziwianych? Czy jesteś gotowy wyrzec się swojego życia, żeby nie zaspokajać swoje ja, ale zacząć patrzeć na innych i widzieć innych? Wiecie, XXI wiek to wiek niesamowitego egoizmu. Egoizmu, który wkradł się nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, również w Kościele. Kiedy ludzie przychodzą na zgromadzenia, wiecie czego oczekują? Żebym ja był nasycony. Żeby mnie się podobało. Żeby mnie odpowiadało. Ja patrzę na Pana Jezusa i On ciągle mówił o innych. On ciągle służył innym. On nigdzie nie mówi o sobie. Patrzę na uczniów i oni są ciągle pełni poświęcenia dla innych. Więc to się może w różnych rzeczach przejawiać. W służbach, w tym wszystkim się może przejawiać. Gdzie przychodzą, bo ja bym chciał w Kościele taką i taką muzykę. Fajnie. Jak będzie ważne, że ty, to tak zrobimy. Ale kiedy jesteśmy Kościołem, to nieważne jesteśmy ja. Ważni jesteśmy my. Ważny jest cały Kościół. Ważna jest cała wspólnota. Egoizm, o którym prorokował, można powiedzieć, proroczo powiedział już apostoł Paweł, że ludzie będą źli, egoistyczni, rodzice są nieposłuszni. Powiem wam, nie wątpię w to, że żyjemy w takich czasach. Szkoda tylko, że ten egoizm wkrada się w Kościół, dlatego że ludzie nie chcą nieść krzyża służby. Nie chcą służyć innym. Nie chcą być pokornymi wobec innym. Każdy chce być kimś. Każdy chce być ważny. Każdy chce być wyróżniony. Każdy chce być wyróżniany. Każdy chce być super doceniany. Ale powiem wam, Jezus mówi, największy z nas, wy i ja, największy z nas to będzie ten, kto będzie najmniejszy. Największy z nas to będzie ten, kto będzie umywał nogi innym. To jest wyrzec się swojego życia. Wiecie, ja jestem egoistą. Nie znacie mnie. Totalnym. I gdyby Duch, nie Duch Boży, to wielu z was nie chciałoby mieć ze mną nic do czynienia. Czasami muszę walczyć swoim egoizmem. Czasami włącza mi się, a ja bym tak chciał coś dla siebie. Tak ja. Ale patrzę na koniec tego, jak to się może skończyć. To będzie tylko tragedia. I modlę się o to i proszę, Boże, nie chodzi o mnie, chodzi o tych innych. O tych innych ludzi. I to jest swego rodzaju wyrzucenie się swojego życia. Czy jesteśmy na nie gotowi? Dla innych. Poświęcenie dla innych. Dla wielu ludzi w świecie to czysta naiwność. Czyste nieporozumienie. Jak ja to czasami mówię, wielu to tak nazywa, czyste frajerstwo. A ja wam powiem, dla Jezusa to są te najcenniejsze wonie, które możemy Mu dać. Najcenniejsze dary i ofiary, kiedy jesteśmy po prostu Mu posłuszni. Kiedy niesiemy swój krzyż. Patrzę na apostoła, który ląduje z więzienia do więzienia. Apostoła Pawła, który jest biczowany, który musi się użerać z zborami różnymi, mniej lub bardziej dojrzałymi, ale były takie, które naprawdę sprawiały, że jeśli był brunetem, to w tym dzień siedział już siwy. Ale wiecie, widzę ciągle człowieka, który nie patrzy na siebie, nie mówi o sobie, ale mówi o Jezusie. Widzę człowieka, który ciągle mówi, mam was w modlitwach. Modlę się, żebyście przyszli do poznania, do poznania Jezusa, do większej mądrości, do jeszcze głębszej miłości. Ja widzę takiego faceta. Wiecie, bo on mówi, że życiem dla niego jest Chrystus. On zrozumiał, co to znaczy wyrzec się samego siebie, swojego życia. Różnie to może wyglądać w naszym życiu. My jesteśmy na różnym etapie. To mogą być różne rzeczy. Wiecie, to, co dla nas jest najcenniejsze, może być dla każdego z nas różne. A gdyby Jezus dzisiaj o tobie zadał to pytanie, tak po prostu wprost, a jesteś gotowy to zostawić? Tak po prostu. Nie dlatego, że ja tu mam, wiecie, jakąś ukrytą, podprogową informację i za chwilę wam tu coś wywalę, że trzeba to i tamto. Nie, nie, nie. Naprawdę nie mam. Nie. Gdyby, bo może się tak zdarzyć. A może siedzisz i czujesz i słyszysz, jak Duch Święty ci mówi, no właśnie, jesteś gotowy naprawdę zostawić swoje życie dla mnie? Czy tak wygląda każdy twój dzień, każdy twój tydzień? Czy tak wygląda twoje życie? To dość mało popularne,
w dzisiejszych czasach. Dzisiaj w Kościele też coraz więcej mówimy tylko o naszych potrzebach, o tym, że człowiek jest najważniejszy. Nie, najważniejszy jest Bóg. Całe Pismo Święte mówi o tym, że najważniejszy jest Bóg. To myśmy trochę pozmieniali priorytety, mówiąc, że to my jesteśmy najważniejsi. I tak naprawdę to Pan Bóg miał taki ogrom szczęścia, że nas ma. Naprawdę. To my mamy taki ogrom łaski, że Jemu, że Jego miłość, że dał swojego Syna w swojej miłości, że mogliśmy Go, że możemy Go doświadczać, że pozwolił nam się znaleźć. To jest kolosalna różnica. Kolosalna. Nie jesteście najważniejsi, nie gniewajcie się. W tym miejscu najważniejszy jest Bóg. Bo gdy to się zmieni, to słuchajcie, będziemy tu mieli cyrk. Każdy będzie z was najważniejszy. I każdy będzie chciał swoje. Ale dopóki w centrum naszego życia i tego zboru będzie Bóg, no to musimy się odnosić do tego, co jest najważniejsze. A się okaże, że wiele tych rzeczy, które byśmy chcieli, mogli, nie są takie ważne. Najważniejszy jest Bóg. Coraz trudniej o postawę sługi w Kościele. Kolejne pokolenia mają taki wypaczony, narcystyczny obraz siebie. Wiecie, mamy ogromny problem z narcyzmem. Zarówno u wielu dorosłych ludzi, jak i u młodego pokolenia. Są przekonani o swojej świetności, niezawodności, o swojej wielkości. I jak to oni są po prostu najcudowniejsi. I przychodzą również do kościołów i dalej tak na siebie patrzą. Więc bardzo chętnie by do czegoś rękę przyłożyli, jeśli będą tym naj. To powiem, nie przykładaj ręki do tego w ogóle lepiej. Dopóki nie masz postawy sługi, żeby być w cieniu, to nie zabieraj się za cokolwiek. Bo tylko będziesz ranił ludzi. I bardzo szybko się zniszczysz i wypalisz. Wiecie, każdy z was, kto był w służbie, czy jest w służbie, jakkolwiek służy ludziom, to wie, jak bardzo łatwo jest się zniechęcić, jak bardzo łatwo jest się wypalić, jak często trzeba się zmagać raczej z niewdzięcznością. Jeśli nie masz tu serca sługi, to po prostu nie jesteś w stanie przez to przebrnąć. A Chrystus swoich uczniów powołał do tego, żeby byli sługami. Więc tak naprawdę tu chodzi o to, kim jesteśmy razem, a nie kim jesteśmy osobno. Ilu ludzi nie doświadczyłoby uzdrowienia, uwolnienia, zbawienia, gdyby Jezus postanowił troszczyć się o siebie samego. Gdyby postanowił, że a ja teraz tak trochę pomyślę o sobie. Ilu ludzi? Wiecie, Jezus miał swój czas z Bogiem, ale ten czas czasami był przerywany właśnie potrzebami ludzi. I on mówił, dobra, mówi do uczniów, słuchajcie, idźcie się posilić, ale widzi, że znowu tłumem i znowu zaczyna ich nauczać i 5000 ludzi trzeba nakarmić. Ci uczniowie nic nie odpoczęli, ale przecież oni mieli odpocząć. Ale wiecie, była potrzeba. Jezus mówi, są jak owce bez pasterza. Tak Jezus widział ludzi. Nie widział problemów. On gdyby stał tu za tą kazalnicą, nie widziałby problemów. On widziałby ludzi, którzy są jak owce, które potrzebują pasterza. I to są oczy Jezusa, tak? On patrzy. Jak wiele kościołów byłoby założonych, gdyby nie byłoby założonych, gdyby apostołowie postanowili, że nieważni są inni, teraz oni muszą zadbać o siebie. Gdyby tak trochę tylko sfokusowali się na sobie samych. Ale oni rozumieli, że cena uczniostwa, naśladowania Jezusa to jest wysoka cena, koszty są wysokie. Pozostawili swoje zawody, pozostawili swoje plany, marzenia, by iść za Nim. Dzisiaj tak radykalne uczniostwo, nie wiem jak to nazwać, może tak, jest mało popularne i mało widoczne. To uczniostwo ma polegać na pewnych, że no idę za Jezusem, dopóki to jest fajne, dopóki to jest wygodne, dopóki to jest opłacalne, dopóki to przynosi mi jakieś profity, niekoniecznie ekonomiczne, ale jakiś prestiż, jakoś bycie znanym, to mi się podoba, jak to nie kosztuje więcej niż godzinę z mojego dnia albo godzinę w moim tygodniu na służbę dla Pana. To jest dosyć wygodne. Coraz trudniej jednak o taką postawę sługi. Coraz trudniej o to, żeby zrozumieć, czym jest cena uczniostwa. Czasami, kiedy rozmawiam z braćmi, siostrami i rozmawiamy o problemach, to wiecie, jakby w moim przekonaniu bardzo często problemy biorą się z tego, że mają nierealne, nieprawdziwe spojrzenie na to, co to znaczy być uczniem.
To jest tak, jak wielu ludzi wierzy w to, że przyjmując Chrystusa, On zapłaci Twoje rachunki, On Ci da lepszą pracę, On Ci będzie tylko ekonomicznie błogosławił i po prostu będziesz zawsze zdrowy, piękny, nie będą przytrafiać Ci się żadne doświadczenia, żadne problemy, ale powiem tak, no, to nie jest Jezus z Biblii. To nie jest Ewangelia, którą głosił Jezus, ani Ewangelia, którą głosili uczniowie. Oni głosili, że nie będzie lekko. Oni mówili, że cena będzie wysoka. Oni głosili o tym, że będą tracić czasami swoje domy, czasami wszystko, czego się dorobili. I tak było. Hebrajczyków list o tym jasno mówi, że ci tam ludzie, którzy uwierzyli, stracili swoje domostwa i mało tego, jeszcze byli na tyle szaleni, że się z tego cieszyli. Wiecie, bo to takie szaleństwo dla Boga, ten rodzaj szaleństwa to jest trochę inny. To jest to, co oni przeżywali. Zaczynamy dzisiaj w współczesnym świecie planować swoje życie w odłączeniu od Bożych planów w stosunku do nas i mówimy, że Bóg jest najważniejszy, ale kiedy myślimy o przeszłości, to ani razu nie odnosimy się do tego, a co na to Bóg? Kiedy myślimy o przyszłości, jak wielu z nas modli się, Panie, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Czy to jest coś, czego Ty, do czego Ty mnie pchasz, czy drzwi, które Ty mi otwierasz? Czy to jest coś, Boże, co naprawdę chcesz, czemu mam się poświęcić w swoim życiu? Wiecie, ja nie mówię o tym, że wszyscy w Kościele mamy, nie wiem, wielkie służby tutaj mieć, że musimy wszyscy na misję jeździć, bo to jest oczywiście, że nierealne i nie o tym mówię. Możesz być mechanikiem samochodowym i być świetnym sługą Pana Jezusa w swoim zakładzie pracy. Możesz pracować na taśmociągu i być świetnym świadectwem tego, że Jezus jest Twoim Panem i Twoim Zbawicielem i że chcesz Mu służyć i być naprawdę żywym świadectwem. Ale to się dzieje wtedy, kiedy rozumiesz, co to znaczy nieść swój krzyż. Bóg niewiele ma do powiedzenia odnośnie naszej przyszłości, naszych planów. I podobnie było w czasach Jezusa, bo to taka jest natura nasza, że my takie, człowiek nie lubi wielkiego poświęcenia. Nienawiść do siebie samego przeradzała się w historii, w taki skrajny ascetyzm, gdzie ludzie się okaleczali. Nic to nie zmieniało w ich życiu, do niczego to lepszego nie prowadziło. Zawsze ludzie znajdą jakieś wytłumaczenie, by obejść coś, co nie do końca nam pasuje. By jednak zadbać o siebie, o swoją wygodę, o swój komfort, o moje ja, o moje poczucie bezpieczeństwa. Jak wiele razy nie chciało wam się iść do pracy. Ma ktoś tak czasami? No to podnieście rękę. Kto z was tak ma czasami, że nie chce mu się iść do roboty? Macie tak, no dobrze, ja też tak mam. Powiedzcie mi, dlaczego idziecie? Ale czemu musisz? Poczucie obowiązku. Okej, ale czemu masz to poczucie obowiązku? Nie zapłacą. Dobra, bo ci nie zapłacą, tak? Idziemy do pracy, bo potrzebujemy pieniędzy. A po co potrzebujemy pieniędzy? Dla rodziny. Dla rodziny. Tak? Bo chcemy kupić chleb, bo chcemy zatroszczyć się o swoje dzieci, ponieważ powiedzmy, po prostu kochamy ich, tak? Ja mam nadzieję, że kochacie swoje dzieci, swoich współmałżonków, swoje rodziny i chcecie, żeby było, żeby nie głodowali, nie umarli z głodu, żeby nikt wam prądu nie odciął i parę innych rzeczy. Tak, z miłości. Ale nie chce wam się czasami. Ale zwlekacie się, nie wiem, piąta rano, bo to jest obowiązek, tak? Zgadzam się z tym jak najbardziej, tak? Dlaczego o tym mówię? Jak wiele razy wam się nie chciało czytać Biblii? Nie macie takie? Dobra. No ale też tak mam czasami. A jak wiele razy wam się nie chciało modlić? A jak cię chłop zdenerwował albo kobieta znowu maksymalnie w domu i tak czuje, że powinieneś się o nią albo o niego pomodlić? Nie chce wam się. A już nie oszukujcie, tam myślę, że jest więcej takich rąk. Wiecie, to nie jest kwestia chcenia lub niechcenia. Pewne rzeczy w naszym normalnym życiu naturalnym robimy, bo wiemy, że one są po prostu potrzebne i powinniśmy je robić. Tak samo w naszym duchowym życiu, w naszym naśladowaniu Jezusa. Dlaczego nie mamy tych samych standardów? Nie chce mi się, ale będę czytał to słowo. Mimo, że dzisiaj może mój dzień. Wiecie, czasami mamy takie dni. Czasami jest szereg takich dni, jakby przychodzi jakiś marazm do naszego życia. Dlaczego nie wstaję i z miłości do Boga tego nie robię? Dlaczego to jest oparte tylko na moim komforcie lub braku komfortu w życiu?
Niesienie krzyża to jest umiejętność zapierania się w takich nawet prostych, codziennych sytuacjach. Zapierania się samego siebie, by wstać, by zrobić to, co jest po prostu słuszne, co jest dobre dla mojego życia z Bogiem, czy jest dobre dla moich bliskich, dla mojej rodziny. Wiesz, kiedy duchowo się nie rozwijasz, to twoja rodzina na tym też ucierpi. Jeśli jesteś matką i ojcem, nie rozwijasz się duchowo, to twoja rodzina i tak na tym ucierpi, wcześniej czy później. Możesz dać im wszelkie ekonomiczne zaspokojenie potrzeb, ale to duchowe jest o wiele ważniejsze. Będzie więcej konfliktów, więcej sporów, więcej nerwów, więcej stresu, więcej niepokoju. Dlaczego to samo podejście nie towarzyszy nam w życiu duchowym? Kiedy nie chce ci się modlić. I są czasami takie chwile, ja czasami mam takie chwile. Łatwiej mi się osobiście zebrać do czytania niż do modlitwy. Ale wiecie, to właśnie o to chodzi. Nie polega na tym, co czuję dzisiaj. Czy zawsze czujecie Boga? Czy zawsze czujecie Jego miłość? Czy zawsze czujecie Jego bliskość? A tak naprawdę, jakbyśmy się skupili, jak często to czujemy, a jak często nie czujemy. Jak często po prostu to nie powinna być nasza miłość. Kocham Boga. I bez względu na to, czy coś czuję, czy nie czuję, bez względu na okoliczności, czy one są sprzyjające, czy niesprzyjające, ja chcę być Mu wiernym. Ja chcę być wiernym w naśladowaniu Go. Ja chcę czytać Jego Słowo i kochać Jego Słowo. Ja chcę się modlić, ponieważ czasami, to wiecie, jak z przyjaciółmi, nie? Są takie momenty, z których cały czas gadacie, macie tyle do powiedzenia, ale są takie momenty, kiedy może nawet tylko siedzicie z sobą, niewiele mówicie, bo nie wiecie nawet, co powiedzieć, ale samo bycie już sprawia, że ta więź jest głęboka. Czasami może wylewamy przed naszym Bogiem całe swoje serce, a może czasami tylko stoimy albo klęczymy i mówimy parę zdań. Ale powiem wam, ja wierzę, że dla Boga nawet te parę zdań jest tak cennych, jak to, kiedy nasze całe serce się wylewa, bo mamy ten swój świetny czas. Gdzie? Mamy pewne poczucie obowiązków. Uczeń Jezusa ma pewne poczucie obowiązku. Powinien je mieć, że On jest najważniejszy. A jeśli On jest najważniejszy, to Jego Słowo będzie bardzo ważne w naszym życiu i modlitwa będzie bardzo ważna w naszym życiu. Jeśli On jest najważniejszy w naszym życiu, to bycie częścią Kościoła jest bardzo ważne, najważniejsze i służenie ludziom innym będzie bardzo ważne, najważniejsze. Te wszystkie rzeczy zaczną się układać. Patrzenie nie na siebie, ale patrzenie na innych. Nie skupianie się tylko na sobie, ale skupianie się też, patrzenie, kochanie bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli by chodziło o nasze samopoczucie, ja dość często mam kiepskie dni, nie wiem jak wy. Nie wiem czasami od czego to jest zależne, może to jest coś z biologią organizmu, nie wiem. Ale gdybym miał tego Boga kochać tylko w te moje pogodne i dobre dni, to tego chyba nie byłoby tak strasznie wiele. Uczeń Jezusa to ktoś gotowy zatracić swoje życie dla Niego. Jezus uczył tłumy, które za Nim szły, podążały, że mogą żyć w tłumie, ale niekoniecznie będą Jego uczniami. Możesz być członkiem danego zboru, większego, mniejszego, a możesz w ogóle nie być uczniem Jezusa. Możesz być w tłumie religijnie poprawnym, ale niekoniecznie być uczniem Jezusa. Jeśli nie niesiesz krzyża, nie możesz być Jego uczniem. Jezus mówi o tym, kiedy sam tak naprawdę jest w drodze na krzyż. Kiedy wyrzeka się samego siebie. Kiedy modli się w Getsemane i mówi: Ojcze, jeśli to jest możliwe, to on wiedział, że to jest możliwe. Ale modli się, to niech ten kielich mnie ominie. Nie jesteśmy w stanie ani trochę się wczuć, ani trochę wyobrazić sobie tego, co Jezus tam przeżywał, czując ciężar grzechów. Całego świata, wszystkich ludzi. I On idzie na ten krzyż i mówi o tym krzyżu. I On za chwilę będzie nie tylko mówił o krzyżu w sensie jakiejś przenośni, ale będzie go dźwigał. Za chwilę Szymon Cyrenejczyk będzie mu pomagał wlec ten krzyż na wzgórze Golgoty. Za chwilę ten krzyż stanie się jego miejscem śmierci. Tam zostanie ukrzyżowany i tam zostanie zabity. To była droga wyrzeczenia. To była droga niełatwa, trudna. To była droga, w której ludzie pluli mu w twarz. To była droga, w której obdzierano go z szat. Kiedy to była droga, w której obdzierano go z godności człowieka. Musimy to powiedzieć. To było odzieranie z godności człowieka. Ale On niósł ten krzyż. I do końca pokazywał nam, że
gra jest warta, jak to się mówi, świeczki. Cena jest warta tego. Ja bym pokazał, że to jest możliwe. Że można iść, można nieść ten krzyż, być zwycięzcą i do końca być wiernym Bogu. Ja dzisiaj chciałbym zapytać nas, jak jest z nami. Czy jesteśmy tymi, którzy idą za Jezusem, ale mają ochotę, mówią, że idą za Jezusem, ale nie mają ochoty nieść krzyża. Może nawet ostatnio przychodzą ci takie pomysły do głowy, a inni to tak lajtowo do tego Boga podchodzą, to może ja też trochę, tak trochę spuszczę z tonu, może trochę tak mniej poważnie do tego podejdę. Czy może masz doświadczenia z innymi ludźmi, które nie są pozytywne? Ale powiem ci, przestań patrzeć na innych. Ja dzisiaj nie pytam o innych. Jeśli nie niosą swojego krzyża, gwarantuję ci, że nie są uczniami Jezusa. A jak nie są uczniami Jezusa, to ani na nich nie patrz, ani nie bierz z nich wzoru. Ale szukaj tych, którzy niosą krzyż w swoim życiu. Z takich bierz wzór. Kiedy Paweł mówi o sobie, to mówi: naśladujcie mnie. Moją wiarę, moje podążanie za Bogiem. Wiecie, dlaczego mógł to powiedzieć? Bo Chrystus był dla niego wszystkim. Ja mówię, patrz, okej, przecież to będzie dobrze. Przecież tak jak ja, miał to podejście, tak kochał Boga, tak kochał Jezusa, tak żył, no to spoko. On to mógł o sobie powiedzieć. Czy może jesteśmy częścią kościelnego tłumu, zafascynowani Jezusem, ale nie aż tak, by poświęcić dla Niego wszystko, całego siebie i przyjść gdzieś, wygodnie siąść, się nie wychylać, pouwielbiać, pośpiewać, poklaskać. Jak wielu ludzi w tłumie Jezusa było tylko dlatego, żeby coś zjeść, żeby czegoś doświadczyć. Dlatego, że czuli, że to przynosi im jakieś korzyści. Wiecie, bycie w takiej grupie, też nawet jak Kościół, czasami sprawia, że po prostu ludzie się lepiej czują. Niektórzy przychodzą, bo się lepiej czują, ale nie są uczniami. To tak trochę jak gdy nawołuje się, by iść za Jezusem, bo tak jak powiedziałem, on takie dziwne tu całe listy różnych rzeczy są, właśnie płaci rachunki, zabiera wszystkie problemy, ja nie wiem jak wiele, ale ja mam problemy, macie? Ale mam Jezusa, z którym je przechodzę. I ja się cieszę, że nikt mi nie wmówił takiej głupoty, że nie będę miał problemów. Ale w tych problemach mam pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. I to jest piękne. To jest coś, co inni nie mają. Ci, którzy nie znają Jezusa, tego nie mają. Mam tego Jezusa, przed którego obliczem mogę klękać i płakać, czasami wylewać swoją duszę, bo wali się jedno za drugim w życiu. Czasami rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, tylko wiecie, że ono, to rozwiązanie na wyciągnięcie ręki to jest ten zakazany owoc, który prowadzi do niewiary w naszym życiu. I mógłbyś go zerwać i rozwiązać oczywiście tymczasowo problem. Ale wiesz, że nie tego oczekuje od ciebie Jezus, że on oczekuje wierności. Jak wielu ludzi przychodzi dla korzyści, i nagle odkrywają, że no, ta droga z Jezusem nie jest taka prosta, że to miało być tak fajnie, że to nie zawsze jest tak alleluja i czasami są takie trudniejsze dni, a czasami one trwają tygodniami, że nie tak łatwo jest być wiernym Chrystusowym, nie tak łatwo jest się opowiedzieć w gronie najbliższych, nie tak łatwo jest nie robić tego, co robią inni, nie tak łatwo jest prowadzić swoje interesy w uczciwy sposób, nie tak łatwo jest wiele rzeczy zrobić. I ludzie odkrywają, mówią, o nie, to chyba nie. To poszukam takiego zboru, gdzie mówią tylko, że Bóg jest miłością. I posiedzimy i będziemy mówić o tym, że Bóg jest miłością. I ciągle mówią o Bożej miłości. Tak też można. To jest jednak jedna z form ucieczki. Ale dopadnie cię to słowo i zapytanie Jezusa, czy jesteś gotowy zrezygnować swojego życia dla mnie. Niesamowicie cenię sobie w Jezusie przejrzystość, jasność. On kochał każdą jedną osobę w tłumie, ale nie oszukiwał tych ludzi. Chciał ich wszystkich kochał, ale żadnej z nich nie chciał oszukać. On mówił jasno o tym, żeby wiedzieli i nie żyli w błędzie, nie żyli w fałszywym przekonaniu, że są Jego uczniami tylko dlatego, że są w tłumie. Podaje więc dwa pewne obrazy. Mówi, każdy więc z was, kto chce zbudować wieżę, niech usiądzie, czy nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów na wykończenie. A gdy położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. No tak czasami jest. Z
stoją takie pustostany i straszą. Nie wiem, widzieliście. I stoi rok, drugi, piąty, dziesiąty i wiemy, że inwestor po prostu przeliczył się z kosztami, że wyszły jakieś rzeczy, które sprawiają, że nie ma nic, że wtopił wszystko, co miał, a tak naprawdę okazało się, że nie był w stanie wykończyć swojej budowy. Wielu ludzi w takiej swojej gorliwości poszło za tym hasłem, no to dobra, no to spróbuję z Jezusem i te pierwsze alleluja i to chwała Bogu i taki wydaje się taka radykalność na początku. Ja pamiętam, ja to też mówiłem, były takie osoby, które no od Słowa Bożego nie było można ich oderwać. Kiedy braliśmy, to chodź gdzieś tam z nami razem, gdzieś pojechaliśmy z młodzieżą, nie, to Słowo Boże, wiecie, ale przyszły tylko trudy. I słowo zostało zaduszone, nie miało korzenia. I ci ludzie jak szybko byli pełni radości, tak szybko odpadali. Tak szybko byli, kiedy przychodziło doświadczenie, kiedy przychodziły próby wiary, które mają sprawić, że nasza wiara wzrasta, tak szybko ci ludzie mówili, nie, my nie jesteśmy w stanie, to jest zbyt wysoka cena. I trochę szumu wokół siebie narobili, wiecie, o wiara, Jezus, to i tamto. I nagle ci ludzie mówią, widzą i dalej w tym starym życiu, widzą jak wracają do tego starego bagna. I śmieją się z nich i mówią, no ja wiedziałem, że tak będzie. Tak się dzieje, kiedy nie liczysz kosztów. Tak się dzieje, kiedy chcesz budować coś, ale tak naprawdę robisz to trochę na alleluja, nie licząc. Bo Jezus powiedział wprost, gotowy jesteś zostawić wszystko? Wszystko znaczy wszystko. Gotowy jesteś, czy nie jesteś gotowy? Czy niesiesz krzyż, czy go nie niesiesz? Nie jutro, w czwartek i piątek będziesz miał przerwę, tylko czy go nosisz? To było bardzo jasne, bardzo precyzyjne, o czym mówi Pan Jezus. Budujesz, a nie możesz dokończyć budowy? Jezus trafnie to pokazuje jasno, obrazowo. Jak wiele jest dzisiaj takich budowli składających się z życia ludzi? Wiele. Wiele niestety. Wiele, których sam osobiście znam. Wiele, które gdzieś czasami w tej biegu, w tej drodze mówią dość, ja już nie biegnę. Cena jest zbyt wysoka. Ja nie chcę tak żyć. Ja chcę coś z życia. Ja chcę trochę innego życia. Trochę znowu pożyć dla siebie. Tak odżyć dla siebie. No i odżywają dla siebie. Deptając łaskę Bożą. Życie z Jezusem to budowa. Budowla, która jest twoje osobiste życie i życie Kościoła, bo jak ludzie dzisiaj mają takie, ja jestem Kościołem, więc gdziekolwiek jestem Kościołem. Nie. Nie ma takiego zdania w Biblii. Wy jesteście świątynią. Wy. Nie ja. Wy. My. Osobno jesteś tylko kamieniem. Mogę ci dać. Mam parę tu na budowie jeszcze. Cegieł mogę ci dać. I powiedz mi, że to jest budynek. Powiedz komukolwiek, że to jest budynek, to cię wyśmieje. Bo to nie jest budynek. Te cegły razem, spojone, mogą stanowić mury kościoła. Ale ty sam jesteś tylko kamieniem. Ja nie wyczytałem w Biblii, ja jestem kościołem. Ale w Biblii wyczytałem, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Tylko razem możemy ją stanowić. Byłem to kazanie gadać przy swoim stole, w swoim domu dla siebie samego. Czy jestem kościołem? Każdy z was powiedział, że jestem pomylony, nic więcej. Więc Bóg stworzył kościół, Chrystus ustanowił kościół, którego jest głową, który składa się z nas wszystkich. Ty jesteś Jego kamieniem, Ty jesteś Jego kamieniem, Ty jesteś Jego kamieniem. I razem ma ta budowla być budowana w górę, tak jak apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan. Mocno spojona, razem. Więc myślenie, że ja sam tutaj jestem niebiblijne. Abstrakcyjne. To jest samo oszukiwanie się. Dlatego Jezus mówi, budujesz, przelicz koszta. Wiecie, jak są ludzie, trzeba liczyć koszta. Różni są ci ludzie i czasami różnie jest. Ale czy jesteś gotowy dalej nieść swój krzyż i dalej naśladować, dalej służyć, tak tego oczekuje ciebie Jezus? Niedokończone budowle zawsze są niebezpieczne. One stwarzają zagrożenie dla innych. Życie z Jezusem to taka budowla. We współczesnej armii jest wielu ludzi, którzy sprawdzają taktyczne i finansowe możliwości zaatakowania różnych państw, przeliczają koszta, czy ich na to stać, na jakieś tam wojny, czy... Jezus znowu używa tego przykładu, mówi, no, czy przelicz koszta, bo może ta wojna się nie opłaca.
czy jesteś gotowy. I wielu ludzi musiało to usłyszeć. Przyszli ludzie, Panie, pójdę za Tobą, ale Jezus mówi, wiesz, ptaki mają gniazda, lisy, nory, a Syn Człowieczy nie ma. Gotowy jesteś tak żyć? No i nagle z tych entuzjastów Jezusa niewielu pozostawało. Bo Jezus mówił im wprost, no takie jest to życie. No. Czasami może problem będzie gonił problem. Czasami odrzucenie będzie goniło odrzucenie. Ale pytanie jest, czy idziesz za Mną. Bo idąc za Mną, wiele rzeczy możecie spotkać. Będą te fajne, wspaniałe chwile i takie są. Ale będą te trudne, które będą czasami trudne do zniesienia. Rozsądny król to taki król, który zna swoje granice, możliwości i nie ma zapędów samobójczych. I kiedy widzi, że przeciwnik jest silniejszy, to jest gotowy powiedzieć stop, muszę to jeszcze raz przemyśleć, muszę się zastanowić, czy mnie na to stać. Tak więc każdy z Was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem Moim. Jezus to w jednym zdaniu znowu podsumował. Gdybyś dzisiaj miał się wyrzec tego, co masz. Nie mówimy to tylko o pieniądzach, czy o Twoim samochodzie, czy o Twoim domu, bo może nawet te rzeczy byłyby łatwiejsze. Ale Twojego mniemania, Twoich marzeń, Twoich pragnień, Twoich miłości. Gdyby dzisiaj Jezus Ciebie zapytał, może Cię pyta, czy wyrzekniesz się wszystkiego dla Mnie? To nie jest łatwe. Nie każdy temu sprosta i nie każdy musi. Piotr zostawił swoje sieci i poszedł za Jezusem. Myślę sobie, jak to było. Ludzie, przychodzi Jezus, jeszcze niewiele widzieli, a Jezus im tylko mówi, pójdź za Mną i oni zostawiają wszystko i idą. To jest wiara. Szalona wiara. Ale powiedzcie mi, czy w którymkolwiek punkcie historii Bóg ich zostawił? Nigdy. Nigdy. Oni zostawili tak wiele najcenniejszych rzeczy swojego życia. Wiecie, dzisiaj zostawisz robotę, jutro znajdziesz drugą. A to tak nie działało w tamtych czasach. Rybak był rybakiem do końca swoich dni. Jak stracił te sieci, stracił tą łódź, to już nie miał jej. To były inne czasy. I oni naprawdę zostawili wszystko. Czy byli doskonali? No dobrze, jak czytacie Biblię, wiecie, że nie byli doskonali. Czasami naprawdę trzeba było mega cierpliwości. Ale wiecie, my nie jesteśmy doskonali. I trzeba niesamowitej cierpliwości do mnie i do każdego z nas. I Bóg ją ma. Nie martwcie się o to, czy Bóg sobie z nami poradzi. Z naszą czasami nieudolnością, z naszymi niemocami. On sobie z tym świetnie poradzi. Pytanie jest, czy jesteśmy gotowi zostawić wszystko, by Go naśladować. Nie mówcie, bo taki Pan Bóg jest w stanie Cię zmienić. Pytanie jest fundamentalne, od którego się wszystko zaczyna. Czy jesteś gotowy zostawić wszystko, aby za Nim iść? Wielu ludzi, którzy zdecydowali się i za Jezusem, zyskało o wiele więcej. Ci, którzy nie zdecydowali, woleli iść z tłumem, idą z tłumem i powiem Wam, nawet nieźle im się żyje. Ale przyjdzie moment, który to zweryfikuje. To zawsze taki moment przychodzi. Bo wyrzecenie się wszystkiego to znaczy zaufanie Jezusowi, totalne zaufanie Jezusowi we wszystkim. I ono, to niesienie krzyża, będzie niosło ze sobą niegodności, takie, niedogodności takie lub inne. Ale czy Ty jesteś gotowy, by być z Nim ukrzyżowanym, by iść i Go naśladować we wszystkim? Czy raczej będziesz patrzył i zazdrościł tym, którzy mienią się chrześcijanami, ale są w tłumie? Jak tak wiatr zawieje, to tak. Jak tak wiatr zawieje, to tak. Nie mam żadnego problemu. Oni są w tłumie. Raz się zgadzają z tym, potem się zgadzają z tamtym. Tutaj coś zrobić nie tak, to nie taki wielki problem. Nie ma problemu. Bycie uczniem wiąże się z jakością życia. I Jezus tutaj jeszcze mówił jedną rzecz o soli, bo mówi, jeśli sól zwietrzeje. Wiecie, Jezus nie szukał uczniów, żeby mieć tłum. Ale On szukał uczniów, którzy będą solą, która nie wietrzeje. On nie szukał nowej grupy religijnej, która po prostu była zafascynowana Nim, na zasadzie zafascynowania, ale nie gotowej na poświęcenie. On szukał takich, którzy będą wiedzieli, co to znaczy naśladować Go, być solą w tym świecie. I On powiedział o tym, bo jeśli sól zwietrzeje, to jaki będzie ten świat? Jeśli mienimy się uczniami Jezusa, a nie naśladujemy Go,
jeśli nasze biznesy, kariery, nasze życie, nasze ja, my sami jesteśmy najważniejsi, to powiem wam, wszyscy ci ludzie, którzy nas obserwują, to widzą. I oni nawet mogą takiego Jezusa chcieć, bo oni widzą Jezusa, który nie jest na pierwszym miejscu, który im nie będzie przeszkadzał, bo nam nie przeszkadza. Ale jeśli będą wiedzieć Jezusa w naszym życiu, który jest na pierwszym miejscu, jeśli będą widzieć, że niesiemy krzyż, to oni już zaczną liczyć koszty, czy oni naprawdę są gotowi zapłacić taką cenę. To nie chodzi, jak wielkie tłumy przyjdą do kościoła, jak wielki będzie ten zbór lub jakikolwiek inny. Wiecie, to nie jest dzisiaj problem tłumów. Tłumy nie jest trudno zdobyć. Ale pytanie jest o naśladowców. Jak wielu z nas dzisiaj mogłoby powiedzieć: naśladuję Jezusa. Jestem Jego uczniem. Wychodzi mi to gorzej, lepiej, różnie jest. Uczniom też tak wychodziło, mogę wam powiedzieć. Z Biblii to wyczytałem. Ale czy mam tą świadomość, jestem gotowy zostawić wszystko i za Nim? Dzisiaj musimy zdecydować, kim chcemy być. Kim Ty chcesz być w Twoim życiu? Uczniem, czy tylko zafascynowany Jezusem w jakiś sposób, kimś z tłumu, ale niekoniecznie angażującym się w to na serio? Czy będziemy pełnowartościową solą, która ma znaczenie w tym świecie? Czy będziemy zwietrzałą solą? Dalej będzie miała nazwy soli, ale żadnego wpływu na świat, żadnego wpływu na to, co się dzieje wokół. Jeśli chcesz być uczniem, to cena jest do zapłacenia i ona jest wysoka. Ale powiem wam, i tak warto. I nie wierz ludziom, którzy mówią, że Jezus nic od ciebie nie chce. Tylko wierz. Nie wierz takim ludziom. Wiara jest darmo z łaski. To jest prawdą. Zbawienie jest darmo z łaski. To jest prawdą. Ale Jezus coś od ciebie chce. Abyś niósł swój krzyż i go naśladował. I tych dwóch rzeczy nie można od siebie odłączyć. Wiara nie jest biletem do nieba, tanim biletem, ale to jest bilet, który został opłacony drogą krwią Jezusa Chrystusa, drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Cena tego biletu była naprawdę wysoka. Nigdy nikogo z was na nią nie było stać. W Słowie Bożym jest napisane, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wykupił duszę brata swego. Nikogo z nas by na to nie było stać. To Jezus stał się tą ceną. To Jego ofiara stała się tą drogocenną ofiarą na krzyżu Golgoty, abyśmy my mogli żyć z wiary. Abyśmy mogli doświadczyć łaski. A to, czego On oczekuje dalej, to, że będziemy Go naśladować. Kiedy przyszedł do Piotra, do Jana, do tych swoich pierwszych uczniów, to powiedział: pójdźcie za mną. I on nie powiedział: wierzcie tylko we mnie, ja wam się tu pokazałem, chłopaki, to teraz już tak wierzcie, róbcie dalej swoje. I on powiedział: chodźcie za mną. Kiedy odchodził z tego świata, to co zostawił, wierzę, Kościołowi nam dzisiaj, apostołom i nam dzisiaj, to powiedział: idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię, czyniąc uczniami, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać. Więc on pokazał, jak to działa, czego Bóg od nas oczekuje. On mówi: ucząc przestrzegać. On ciągle oczekuje uczniów. Nie fanów religijnych. Nie ogólnie chrześcijan. Ale uczniów. Gotowych poświęcić wszystko dla Niego. Na tej drodze nie będzie lekko, ale powiem ci, to co doświadczysz z Bogiem, i siły, i mocy, i umocnienia, to jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. To, co doświadczysz z Bogiem, tej bliskości i Jego mocy, to jest coś niesamowitego. To jest jak, wiecie, Eliasz, kiedy Izabel chce go zabić, on ucieka na Bożą Górę, Choreb, i zaczyna tam wchodzić na tą górę. I Bóg przychodzi, on jest taki umęczony, udręczony, ta droga też, to nie było łatwe. Jest przerażony, on życzy sobie śmierci, on jest w takim momencie. Niełatwo było być prorokiem. A kiedy przychodzi przed to oblicze Boże i mówi: Panie, proroków Twoich pozabijali, ja sam zostałem. I ten Bóg przychodzi w takim cichym powiewie i sobie myślę, on wiele przeszedł. Naszły go wątpliwości, to był trudny czas. Ale Bóg ciągle był z nim. On mógł doświadczyć nakarmienia w cudowny sposób.
posilenia w cudowny sposób i dzięki posiłkowi, któremu szedł przez kolejne 40 dni i 40 nocy. On tak naprawdę nawet w tej trudnej sytuacji mógł doświadczyć Boga w cichym powiewie. Mógł otrzymać kolejne instrukcje od Boga, jak dalej ma żyć, co dalej ma robić, kogo ma powołać na królów, a kogo na swojego następcę. Tutaj mówiło już o Elizeuszu. Niesamowite. Czy to była łatwa droga? Stanięcie pośród 850 proroków? Czy była łatwa droga? Nie. Ale to, co doświadczył z Bogiem, było niesamowite. I Elizeusz był nieco innym prorokiem, też wiernym Bogu. Ile on doświadczył z Bogiem, to jest coś niesamowitego. To, co możecie doświadczyć z Bogiem, jest niesamowite. To, co się dzisiaj tak wydaje, jakby taki marazm w Kościele, w naszym duchowym życiu, to nie jest wynik tego, że Bóg nie działa. Tylko to jest bardziej wynik tego, że nie pozwalamy temu Bogu działać w naszym życiu poprzez posłuszeństwo Jemu. To jest to, że nie wystawiamy swojego życia na próbę wiary. Po prostu ich unikamy. I nie widzimy tych wielkich rzeczy, tych wielkich cudów, które Bóg chce czynić w naszym życiu. Swoją obecnością, swoją mocą. Ja dzisiaj, bracia, siostry, chcę siebie i was zachęcić do tego, abyśmy badali siebie, co z naszym wyrzeczeniem się. Czy gotowy jesteś wyrzec się wszystkiego dla Jezusa, by być Jego uczniem. A zobaczysz piękne rzeczy w swoim życiu. Piękne rzeczy. Jak Bóg będzie cię prowadził. Niełatwe, ale piękne. Dobre, które będą cię umacniać i twoja wiara na nowo będzie żyć. Twoje umocnienie będzie takie silne, mocne. Będziesz znów mógł słyszeć Boga w takim cichym powiewie.